roku na raka zachorowało ponad 130 tysięcy osób i mieliśmy ponad 93 tysiące zgonów co roku. Takie, no to kilka żmigrodów, nie? Także to jest naprawdę bardzo ważny problem społeczny. Oczywiście on jest zauważony, bo mamy Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych i już od kilku lat on finansuje wszystkie nasze działania. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to na Dolnym Śląsku w kwestii zachorowania mężczyźni zajmują drugie miejsce, kobiety pierwsze. Ale no, no i trudno, nie da się uniknąć. Co czwarty z nas, to jeszcze podkreślę, będzie chorował, co trzeci umrze na nowotwór. Ale jeżeli chodzi o zgony, to mężczyźni są na czwartym, a kobiety na piątym. Świadczy to o pewnej efektywności leczenia. O to bym leczenie tutaj wybrało jest Dolny Śląsk. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to w 2009, a więc mamy te bulletin, najświeższe dane, zachorowało 11486 osób i mieliśmy 7614 zgonów. Gdybyśmy zrobili takie zdjęcie z oczu ptaka, kto dzisiaj ma problem z nowotworem, do którego on jest diagnozowany, to jest w trakcie leczenia w 5-letniej kontroli, to okazałoby się, że jest to grupa 35 tysięcy osób na Dolnym Śląsku. A jeżeli dodamy do tego rodziny, męża, dzieci, bliskich, przyjaciół, to się okazuje, że jest to naprawdę szeroki krąg ludzi, których to nieszczęście dotyka. I to, co mówiliśmy wcześniej, co czwartą przyczyną zgonu wojewódzkiej naszym jest nowotwór, a co trzeci mieszkaniec w czasie jego życia zachoruje na chorobę nowotworową. Gdybyśmy sobie odliczyli do trzech, no to taki mamy tym mniej więcej problem. Każdego z nas to będzie dotyczyło. Mamy dalej raka płuca u mężczyzn, prawda? To jest numer jeden. Drugie to jelito grube. Nowotwory jelita grubego bardzo dynamicznie zaczęły wzrastać od początku lat 90., odkąd wprowadziliśmy wszystkie nowoczesne, w cudzysłowie nowoczesne produkty żywnościowe, fast foody i konserwanty. Od tego momentu to się zaczęło. Następnie gruczoł krokowy, czyli to nasze TFA, kobiety tutaj z mężem czy kochanką przekażą, co mają robić, prawda? PLA. PLA, każdy człowiek po 40, każdy mężczyzna po 40 chce zapewne co roku ustawać, nie? Jest tam USG tego gruczołu. Pęcha się trząs. Też to jest prawdopodobnie związane z tym, że ta nasza woda nie jest najlepsza. Żołądek, nerka, krtan. I tak powiedzmy wątroba, wszystko, to już są rzadsze. Także tak generalnie wygląda zachorowalność u mężczyzn, to sobie proszę zapamiętać i przekazać panom, których tutaj nie ma. A co jest dobre, że spada zachorowalność na raka żołądka i na raka krtan. Mniej więcej o 1% rocznie. To jest prawdopodobnie związane z innym trybem życia niż prowadziliśmy w okresie niesłusznie minionym, tak? Gdzieś tam lata 80., 70. Jeżeli chodzi o kobiety, to tutaj dalej na pierwszym miejscu jest rak piersi. Tak, ponad 1300 nowych zachorowań rocznie na Dolnym Śląsku. Na drugim miejscu, podobnie jak u mężczyzn, jelito grube. To jednoznacznie świadczy, że nie jest to nowotwór hormonozależny, tylko bardziej środowiskowy. Nasz sposób odżywiania się. I na trzecim płuco. Dawno tak nie było, że płuco było na trzecim miejscu. Najczęściej były to nowotwory ginekologiczne. Także, które panie jeszcze palą, to niech sobie odstawią. Bo tak. Ładne, tak? Od dzisiaj. Można zrobić sobie tomografię, zobaczyć, czy jest zdrowy, tomografię plus i w nagrodę rzucić. Także jest to bardzo ważne. I w Stanach Zjednoczonych rak płuca już na pierwszym miejscu. Później mamy raka trzony macicy, jajnika, szyjki macicy, prawda, i tak dalej. Żołądek, to już są mniej ważne. Ale też tutaj, jeżeli nie ma żołądki, kocham.
kochanek, to proszę też przekazać, że to pójdą i że jeżeli to drugi, a dla mnie są to dwie bardzo istotne rzeczy.